dokumencie wystawionym 8 czerwca 1159 roku pierwszy biskup Pomorza Adalbert pisze o grodzie, który posiada własne prawo targowe i jest to bardzo ważne miejsce na ówczesnej mapie handlowej Europy. Ten gród to Widuchowa. Przez blisko 850 lat było to ważne miejsce. Rozrastająca się osada, a w końcu piękne, niewielkie miasteczko nad malowniczym brzegiem Odry. Szczególnie ciekawe na przełomie XIX i XX wieku, kiedy było znanym ośrodkiem handlowym płodów rolnych, a przemysł włókienniczy, wszak było tutaj aż 6 przędzalni, zdawał się mieć właśnie w Widuchowej świetlaną przyszłość. W burzliwych wiekach średnich nie było tutaj nigdy warownych murów, ale był rycerski zamek, który przez jakiś czas skutecznie bronił nadodrzańską osadę. Niewiele jednak o nim wiemy. Historia zamku w Widuchowej owiana jest tajemnicą. Wiadomo, że pierwotnie został zbudowany w XII wieku. Później odbudowano go w roku 1700, ale funkcjonował tylko 30 lat. Według niektórych źródeł historycznych jego właściciel Fryderyk Wilhelm Wulf, zwany Szalonym, z tylko sobie znanych przyczyn kazał zamek zniszczyć. Inni pozostają przy teorii rodzinnego spisku i rodzinnych waśni Wulfów. Na miejscu zamku powstał w połowie XVIII wieku okazały budynek znany jako dom administracyjny, z zachowanymi jednak fragmentami wskazującymi na dawną świetność budowli. I mimo wielu wojen da się tę świetność odczytać i z dzisiejszych ruin. Swoistym świadkiem burzliwej historii miasta jest zbudowany na planie prostokąta, a pochodzący z XIII wieku kościół parafialny. Szczególnie ciekawy jest wschodni szczyt prezbiterium, zdobiony rzadko spotykaną blendą w formie krzyża, pod którego ramionami umieszczono dwie blendy ostrołukowe. Ryglowa wieża z barokowym hełmem pochodzi co prawda z XVIII wieku, ale wyjątkowo dobrze wpisuje się w architekturę zachowanej średniowiecznej bryły kościoła. Całość konstrukcji została wykonana z dobrze dopasowanych granitowych ciosów, pochodzących z zawleczonego tutaj przez lodowiec materiału. W wnętrzu świątyni zachowało się zaledwie parę elementów zasługujących na uwagę. Ciekawy jest na przykład ambonowy ołtarz pochodzący z 1725 roku z licznymi obecnie odrestaurowanymi zdobieniami, nawiązującymi przede wszystkim do motywów roślinnych. W centralnej części, tak jak za czasów protestanckich, dominuje skromna postać Chrystusa. Kościelne ławy i empora chórowa pochodzą z XIX wieku. Nieco starszy jest prosty drewniany strop świątyni. O ile jednak ciekawy budynek kościoła nie jest w architekturze Pomorza niczym nadzwyczajnym, o tyle są w Widuchowej budynki w pewnym sensie jedyne w swoim rodzaju. Niezwykłą osobliwością jest zespół co najmniej 5 starych stoduł usytuowanych w centrum Widuchowej. To symbol dawniejszej handlowej świetności tego miasta. Na Odrą zlokalizowany był port, z tym stąd wędrowały w kierunku reszty świata płody rolne z bogatej ziemi pyrzyckiej. To niemalże dzielnica stodół i tak też nazywają ją znawcy historii architektury. Stodoły zbudowano różnymi technikami w różnym okresie czasu, od połowy XIX do pierwszych lat wieku XX. Po latach niewykorzystania, po II wojnie światowej, obecnie przeżywają swoją drugą młodość, służące dzisiejszym mieszczanom i mieszkańcom okolicznych wsi, głównie jako różnorakie obiekty handlowe. Niektóre z nich były suszarniami tytoniu, a w innych po prostu przechowywano zboże i płody rolne. Właśnie dawna suszarnia tytoniu ciągle czeka na ponowne wykorzystanie, na nowe wcielenie odpowiadające choćby dzisiejszemu zapotrzebowaniu na obiekty obsługi ruchu turystycznego.
Stara, solidna, drewniana i ryglowa konstrukcja, która przetrzymała i obie światowe wojny, i socjalistyczny bezruch zapomnienia, jest chyba niezłym miejscem na przykład na galerię sztuki, a może i regionalne muzeum. Być może potencjalnych inwestorów przyciągną oryginalne, zachowane elementy dawnej konstrukcji z masywnych belek i nieco tajemnicza atmosfera tego miejsca. Po 1945 roku Widochowa stała się innym miastem, jedynie z bardzo nielicznymi, ocalałymi świadkami dawnej świetności. W willi z przełomu XIX i XX wieku, posiadającej szereg neoklasycystycznych cech, ulokowała się obecnie poczta. Wiele elementów dekoracyjnych, do dzisiaj zachowanych w bryle budynku, świadczy, że kiedyś był to najprawdopodobniej dom mieszkalny, należący do bogatego patrycjusza miasteczka Fidichow, jak kiedyś nazywała się Widochowa. Budynek obok zajmowany jest przez urząd gminy, ale pełnił funkcje przydatne lokalnej społeczności od niemalże początku XX wieku, a więc od chwili jego zbudowania. Obecnie odrestaurowano starannie ciekawą stolarkę okienną w oknach werandy, a szczytowe fragmenty wykonane w technice ryglowej mają charakter wybitnie dekoracyjny. Wśród uliczek miasta wyróżnia się masywna dwukondygnacyjna willa wzniesiona około roku 1910 z interesującymi obramowaniami okien. Zachowały się także dobrze utrzymane elementy drewniane wspierające okap dachu i szereg drobnych secesyjnych ozdób architektonicznych. Wzdłuż ciągów głównych ulic dzisiejszego miasteczka stale dostrzec można domy wskazujące na dawny charakter Widochowej jako przede wszystkim lokalnego ośrodka wspierającego tutejsze bogate i znane w całych Niemczech rolnictwo. Było to również więcej niż lokalne centrum życia towarzyskiego, o czym świadczy kiedyś bogaty budynek miejscowej restauracji. Dzisiaj jest nieco zaniedbany, chociaż ma podobno nowego właściciela. Niezwykle interesujące są oryginalne, secesyjne elementy dekoracyjne, sprawiające takie wrażenie, jakby zachęcały do odtworzenia atmosfery dobrego i cenionego lokalu sprzed ponad 100 lat. Reliktem zabudowy dawnego miasta jest też ciąg szachulcowych kamieniczek, z których najstarsze pamiętają XVIII wiek. W niektórych z nich zachowała się oryginalna stolarka budowlana, w innych otwory okienne powiększono 100 lat później, kiedy także przebudowano częściowo ich elewację. Gdzieniegdzie w krajobrazie miasteczka spotkać można niewielkie budynki gospodarcze pamiętające sukcesy miasta z początków XX wieku. Tamtego miasta już nie ma i nie będzie, bo zniszczono je w styczniu 1945 roku w ponad 85%. Po dawnym rynku z ratuszem, mieszczańskimi kamienicami, hotelami pozostał pusty plac i drzewa, które sadzono tutaj ponad 70 lat temu. Inaczej wygląda dzisiaj dzielnica nad brzegiem Odry. Był to znany port handlowy, pływały też liczne statki pasażerskie, funkcjonowało rybactwo. Port, promenada. Na starych pocztówkach widać, jak ważne miejsce w życiu Widochowej spełniała Odra. Dzisiejsze władze gminy starają się o uzyskanie środków unijnych, żeby miasto wróciło nad rzekę, żeby Odra odżyła i żeby tak jak kiedyś codziennie można było stąd dostać się na przykład do Szczecina. Niezmienna pozostała od czasów ustąpienia lodowca dolina samej rzeki. Malownicza i atrakcyjna o każdej porze roku. Właśnie poniżej Widochowej zaczyna się jej przyrodniczo najciekawszy fragment, znany jako Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry.
Nieczęsto jednak można podziwiać tutaj Odrę w jej zimowej szacie, skutą od brzegu do brzegu fantazyjnie spiętrzonymi lodowymi krami, które unieruchamiają bieg Odry i cały jej hydrotechniczny system kanałów i śluz. Na okres ciepłej pory roku, a i zapewne na lepsze czasy, czekają też widuchowscy rybacy, którzy kontynuują stare tradycje tego zawodu, związanego jak chyba żaden inny z rytmem, ale i z kaprysami przyrody. Lód na Odrze można też traktować symbolicznie, jako wyraz ochłodzenia relacji między człowiekiem a doliną rzeki, ale to się chyba zmienia, na szczęście dla rzeki i mieszkających nad nią ludzi. Duchowa wita żeglarzy, ale wita każdego, kto interesuje się nieznanymi elementami historii Pomorza Zachodniego, ale również interesuje się przyszłością takich niezwykłych miejsc położonych nad nieco zapomnianą na zachodnim Pomorzu Odrą.